Polsce popularne jest jeszcze disowanie homoseksualistów. Do Polski często jest zapraszany typ na uczelni, który nazywa się Paul Cameron i koleś nienawidzi gejów i jak na takiego typa wygłasza bardzo dziwne tezy. Teraz parafrazuję jego tezę. Koleś twierdzi, że homoseksualizm jest niebezpieczny, bo seks homoseksualny jest przyjemniejszy od heteroseksualnego. Koleś to powiedział. I dlatego kiedyś wszyscy przerzucimy się na homoseksualizm i przestaniemy się rozmnażać. Ja wiem, że to jest bzdura, bo tym samym tekstem mi moi kumple geje podrywali. To było, hej Czarek, słyszałeś, że seks gejowski jest przyjemniejszy? Ja na to, nie, nie. Drugi raz się na to nie nabiorę. Więc... Co to znaczy, że jest przyjemniejszy? Może to jest właśnie ten zakazany owoc, o którym pisali w Biblii. Może na zakazanym drzewie w raju nie rosły jabłka, tylko penisy. Ewa podeszła, zerwała jednego, podała Adamowi, on spróbował. I Bóg się wkurwił. Ja nie wiem, jestem raczej taką osobą typu protolerancja, do tego mam problem, bo mój dziadek jest rasistą i antysemitą i ma Alzheimera. Co komplikuje sprawę, bo ktoś chce przejąć kraj, ale nie pamięta kto. Ja jestem moją rodziną, ja kocham mojego dziadka, ale mam czasami ten problem. Mam czasami tę fantazję, bo wiem, że dziesiątki tysięcy lat temu, jak ludzkość prowadziła koczowniczy tryb życia i ktoś stawał się stary i zniedołężniały, to cały obóz wstawał bardzo wcześnie rano i szli dalej, zostawiając śpiącego dziadka. Jak wcześnie musieli wstać? Skoro obudzili się przed starszą osobą. Starzy ludzie wstają o 3:30 i jedzą się na nie o 4:00. Koguty budzą nas. Kto budzi koguty? Starzy ludzie. Jest takie specyficzne pijanie starych ludzi. Jest takie oj. Kogut leży na płocie z takimi przekrwionymi oczami. Błagam, jeszcze 5 minut.